Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny aspekt twórczej odwagi. W naszym wyjściowym fragmencie listu papieża Franciszka Patris Corde w 5 punkcie są również i takie słowa. Papież Franciszek pisze: Bóg działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem nie znajduje miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię i urządza ją tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego. No, najpierw zwróćmy uwagę na okoliczności. Dlaczego oni musieli z Nazaretu w miarę bezpieczne miejsce, no tam mieszkali, tam prawdopodobnie też mieszkali krewni Maryi, może nawet jeszcze żyli rodzice Maryi. Pora w zasadzie jesienno-zimowa i oni muszą wyjść w drogę te około 150 km z Nazaretu do Betlejem. Pora roku niekorzystna, warunki wędrówki, bo to jest teren górzysty, raczej cały czas pod górkę, bo różnica wzniesienia między Nazaretem a Betlejem jest 700 metrów, a więc delikatnie, codziennie, przez około tydzień posuwając się pod górkę. No i ten czas tuż przed porodem Maryi. Dlaczego musieli wyruszyć w tą drogę? A no właśnie, konsekwencja zniewolenia, okupacji. Okrutna okupacja. Palestyna znajdowała się przecież pod dyktaturą Imperium Rzymskiego. A więc posłuszeństwo tyranom, okupantom, posłuszeństwo dekretom. Takie pokorne przyjmowanie tego, co jest niesprawiedliwe. Wyruszyli w tej pokorze z bólem i niepokojem w sercu. Twórcza odwaga. To Józef musiał się o bezpieczeństwo w czasie tego wędrowania troszczyć. No uświadommy sobie, ile niepokojów. Trudna wędrówka, ale też za chwilę mógł się rozpocząć poród. Docierają na miejsce. Przecież Józef pochodził z rodu Dawida. Betlejem było miejscem pokolenia Dawida. Wiele źródeł potwierdza, że musiał tam mieć krewnych. Nawet tak odważnie, jak wspomniani już wcześniej przeze mnie autorzy, zarówno Roman Brandstetter, jak i Jan Dobraczyński, jak i właśnie błogosławiona Katarzyna Emeryś w tym mistycznym jej dziele Życie Maryi pokazują, że miał tam braci rodzonych, że tam się też udali, że pukał do drzwi swoich najbliższych krewnych. Nikt mu tych drzwi nie otworzył. Można przypuszczać, że może też mieli przepełnione te domostwa. Ale to byli krewni. Kobiety zamieszkujące w tych domach ze swoim kobiecym wyczuciem widziały, w jakim stanie jest Maryja. Nie wpuścili ich. To już jest literacka spekulacja, dlaczego w tych właśnie źródłach możemy to przeczytać. Ale jaki ból w sercu. A więc ani w żadnym domu swoich krewnych, ani w żadnej gospodzie, gdzie uczciwie by za nocleg zapłacili. Nie znaleźli tego. Znajdują właśnie tą grotę. Wiemy, to są plany Boże, ale my teraz patrzmy tak na, po ludzku na to, co mógł czuć Józef. I tak jak papież Franciszek pisze, przystosowuje tą grotę tak ładnie, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego. Znowu kilka takich dla nas ważnych uwag. Po pierwsze, te okoliczności zewnętrzne. Przepraszam, czas pandemii nie jest łatwy, ale może za bardzo się nad sobą użalamy. Przecież nawet w całkiem nieodległej przeszłości nasza ojczyzna też przeżywała strasznie trudne momenty zniewolenia, zaborów, okupacji, a więc rządów
obcych mocarstw, z ogromną ilością dramatycznych konsekwencji, narzucania siłą różnych bardzo niekorzystnych dla Polaków rozwiązań, dekretów. Przepraszam, no chcę to tak powiedzieć, nie użalajmy się. Naprawdę, jeśli chodzi o warunki życia, jakie dzisiaj mamy, to w porównaniu z tym, z czym oni się wówczas borykali, to jest naprawdę sielanka. To jest naprawdę sielanka. I może jest zagrożenie pandemią. A więc musieli podporządkować się tym dekretom wbrew własnej woli, podejmować tak trudne wędrówki, wyzwania. Ale właśnie to stwierdzenie, aby stał się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego. Coś niezwykłego. Twórcza odwaga mężczyzny dzisiaj, mężczyzny, męża, ojca, dostosowywać to miejsce, w którym mieszkamy, do tego, aby się stały godnym miejscem, gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego. To nie tylko Boże Narodzenie nam o tym przypomina, że Pan Bóg chce na stałe zamieszkać w naszych domach. I to nie jako gość, tylko jako członek rodziny. Bardzo tego pragnie, wiedząc, jakie z tego są dla nas przywileje, dla nas domowników. I to my, mężczyźni, musimy się wykazywać ową twórczą odwagą, żeby takie warunki stwarzać, żeby pośród nas zamieszkiwał cały czas Jezus, żeby pośród nas rodził się, przychodził na świat Syn Boży. Ogromna ilość możliwości, ale najważniejsza świadomość, że to jest jedno z najważniejszych naszych zadań. Józef też nie miał lekko. Powiedzieliśmy już to wcześniej, że tylko te fragmenty historii dzieciństwa Jezusa, gdzie Józef jest obecny, pokazują, ile miał tych wyzwań. Ale jednocześnie realizując to w pokorze, cały czas otrzymywał bardzo konkretne wsparcie ze strony Boga. Możemy się po ludzku przestraszać, trwać w lęku, analizując tę rzeczywistość wokół nas. Ale jeśli otworzymy się na Boże natchnienia, wykażemy się ową twórczą odwagą, to na pewno stworzymy optymalne warunki do tego, żeby w naszym domu ciągle przychodził na świat Syn Boży. Szczęść Boże.